Dobra. Ja teraz wam wszystko wytłumaczę. Otóż sytuacja jest bardzo prosta. Bardzo prosta. Spektakl zaczyna się od panoramy Ziemi. Kompletnie zniszczonej. Na skutek wybuchu wojny nuklearnej. I w tym krajobrazie ruin, śmierci jest nowa arka Noego, rakieta. W tej arce ludzie usiłują przeżyć zarazę atomową. Ci, którzy pozostali przy życiu, chcą się kurwa po prostu przedostać kurwa na inną planetę. Spektakl jest o tym, jak sobie dawać radę w sytuacji, w której mamy odczucia katastrofy. Żyjemy zresztą w czasach, w których, no powiedzmy sobie szczerze, doświadczamy daleko idących zmian, wręcz tektonicznych. Wojny dookoła, prawda, bardzo mocno zradykalizowany język polityki, no, wojna polsko-polska, więc to doświadczenie właściwie powoduje, że my się schroniliśmy w teatrze, na scenie, w poszukiwaniu nadziei, w poszukiwaniu spotkania tego fundamentalnego człowieka z człowiekiem, cierpliwości wzajemnej, ciekawości wzajemnej. O tym jest ten spektakl, o tym, że są miejsca, w których odzyskuje się jakąś godność człowieka właśnie w konfrontacji z tym napierającym na nas światem brutalnym, złym, nieludzkim. Nie oddajemy. Mimo tego, że nie działa, ja idę. Szukam w złym dobrego, w zgaszonym zapalonego. To jest to i wtedy to się będzie nam spiętrzać. Bo są te momenty, kiedy te zapaści, one muszą być tego, że one, wiesz, zapaść, którą może Michał wygenerować, to znaczy, że wy się nakręciliście i on nagle milknie. Ale on milknie dlatego, że on czeka, a nie wątpi. I to zobaczymy w twoim spektaklu? Boże. Ty to masz w swojej głowie? To po prostu jest chore! Za naszą granicą jest wojna, rozumiesz? Napierdalają czołgi, ty mówisz o rakiecie, o zniszczonym kraju, ty jesteś normalny, że on nas chce przestraszyć! To jest w twojej głowie, o to ci chodzi? Może ty lubisz spektakle, w których się nic nie dzieje, ale właśnie w tym spektaklu będą się rzeczy działy różnego rodzaju! Tak, bo w twoim spektaklu nawet marynarz stepował, czy kretyńskie! Proszę! Ileż to roboty? Światełko w tunelu w tym spektaklu jest przede wszystkim wiarą w to, że jeżeli się otworzymy na samych siebie, to to tworzy tak naprawdę fundamentalny i podstawowy sens istnienia. W związku z tym, jeśli będziemy mieli do siebie zaufanie, przekroczymy wszystkie te granice niemożliwości, które wydawały nam się nie do przekroczenia. Więc w gruncie rzeczy ten spektakl ma niesamowity ładunek pozytywnej energii. Między innymi na przykład przez cytaty rozmowy mojej z moim 90-letnim ojcem, który mówi o rzeczach prostych, wręcz banalnych, które stają się jak przypowieści mędrca, aforyzmy wyznaczające jakiś sens życia. Mieszkańcy Nowej Huty powinni dużo wiedzieć o swojej przeszłości, przeszłości tego miejsca, bo ono jest niezwykle atrakcyjne dla archeologów i jest też bardzo stare. Najstarsze ślady łowów na mamuty, a to miejsce zostało przez archeologów znalezione, to ma mniej więcej 25 tysięcy lat. Od 7 tysięcy lat na terenie Nowej Huty praktycznie bez przerwy mieszkają ludzie. Kopiec Wandy jest takim archeologicznym symbolem Nowej Huty. Natomiast zanim powstał kopiec Wandy, to na tym terenie, który był płaski i bez kopca, no i funkcjonowali różne osady z różnych okresów. No, tam to, co mnie najbardziej interesuje, czyli znaleziska z epoki brązu na terenie tak na południe od obecnego kopca Wandy, jakieś 30-40 metrów, tam odkryto takie małe cmentarzysko datowane tak mniej więcej 2300-2200 przed Chrystusem i tam jeden z grobów, to jest jeden z najbogatszych grobów w Polsce ówczesnej.
taki krezus z mogiły miał w tym grobie, to był mężczyzna, dorosły mężczyzna, postawny. Do grobu dano mu sztylet miedziany, co było oznaką władzy wówczas. Dano mu kamienny topór, dano mu naczynie, ale miał też w grobie 5 złotych kółeczek. To są malutkie kółeczka, ale z czystego złota. Także to znalezisko było niezwykle efektowne. Natomiast dla archeologów bardzo cenne znaleziska to są z epoki brązu, ale datowane tak mniej więcej 1600 do 1100 przed naszą erą. No i ja się zająłem opracowaniem takich materiałów właśnie z mogiły z tego czasu. No naczyń to mamy, ich fragmentów mamy około 40 tysięcy. Mamy dużą kolekcję, bardzo dużą kolekcję ciężarków tkackich. Bardzo dużo jest narzędzi kamiennych. Mnie to zaskoczyło, bo nigdy tego nie analizowałem, ale oczywiście, że są żarna, są rozcieracze. To nie są żarna obrotowe, takie jak od czasów celtyckich, tylko jeszcze żarna ręczne. Ten zestaw narzędzi kamiennych był bardzo duży. Ci ludzie doskonale umieli obrabiać kamień, co, jak mówię, mnie zaskoczyło, bo takich przykładów z Polski jest mało, opracowania kamiennych zabytków. No z brązu, który jest najbardziej efektowny, mamy i szpile do spinania szat. To były czasy, kiedy jeszcze nie było guzików. Mamy sierpy, też z brązu. To był kawał brązu, że tak powiem, i to były narzędzia, które wchodziły wtedy do użytku dopiero, takie know-how epoki brązu, ale w Nowej Hucie, w mogile, mieszkańcy mieli te sierpy już.